Prusy. Niesamowicie przyjemny kraj do gry. Naprawdę go polecam. Nasza pruska armia jest już gotowa i w zasadzie zbliżamy się do roku, w którym chciałem rozpocząć wojnę totalną w Europie i zobaczyć, jak szybko ją sobie zajmiemy. A przy okazji stworzyć sobie Niemcy. Ta-ta-ta! Odpalmy złotą erę, zobaczcie jakie to bonusy daje. Lecimy z nacjonalizm Cassius Belli najpierw na Niderlandy, plus zaatakujemy Burgundię, Szwajcarię, po prostu wywhitepisujemy. Nacjonalizm Cassius Belli pojawia się z 23 poziomem technologii, widziałem, że sporo o to pytaliście, skąd to jest. I ono działa tak, że dostajecie właśnie takie Cassius Belli na całą tą waszą główną kulturę. Nasza pruska główna kultura jest z grupy niemieckiej, więc na to wszystko mamy nacjonalizm Cassius Belli, co tutaj widzicie, mapka culture na waszym kraju. I nacjonalizm jest najlepszym Cassius Belli w tej grze, tylko że no, ma mało zastosowań, bo wiecie, że kultury te główne zazwyczaj się podbija dość szybko. Zaskoczyliśmy totalnie niderlandzką armię. Zobaczcie, jak się w nich wbijemy. To będzie po prostu masakracja. Tutaj armia znowu Ferrari popełnia samobójstwo. Ja to mam chyba jakiegoś pecha. Co zbustuje jakiegoś władcę, to umiera, a nie mam nikogo młodszego niż 40 lat. Jak widzicie, nasza dyplomacja dzielnie tutaj pracuje, żeby te wszystkie kraje jak najpóźniej weszły w koalicję przeciwko nam. W sumie zwiększajmy też force limit naszej marynarki, bo będziemy potrzebowali 80 ciężkich okrętów, jeżeli chcemy kiedykolwiek wygrać bitwę z WB. Burgundię całą przekazujemy Francji. Niderlandy w większości trafiają do nas, no niestety nie całe. A wojna była dość łatwa. Coś sporo na attrition, no ale trudno. Mieliście rację z tą kulturą, o mój Boże, to jest angielska kultura w Paryżu, och. Teraz mała, szybka wojenka z Twerem. Czeska opozycja tutaj wyczuła chwilę, ale no nie wiedzieli jak się mylą, przeciwko komu się sprzeciwiają. Teraz atakujemy Lisz, ale to na imperializm Cassius Belli, bo tutaj mamy tylko dwie prowincje. Alzację wypisujemy, tak samo Verdun. Tak, zobaczcie, mieliście rację z tą flagą Włoch. Tutaj co prawda papal z tej trochę popsuł, ale w sumie zaatakujmy również Bawarię, bo tutaj mamy bardzo dużo prowincji. Jakim cudem Osman dostaje w baty od Austrii? Co tu jest nie tak? Tym bardziej, że ja jeszcze z nimi toczę wojnę z tymi z chre rzeczami. Chyba naraz właśnie stackwipujemy armię Liżu. Dobra, jakąś armię mi stackwipowałem, ale nie całą. Spróbujmy gdzieś tutaj dorwać. Kolejny stackwipe. W końcu się uda, do 3 razy sztuka. I udało się i jest stackwipe. Boże. Nawet nie jestem w stanie nagrać bitwy. Lisz też padło. W zasadzie te wojny są bardzo szybkie, zajmujemy bardzo duże połacie terenu. I praktycznie non-topper lecę ze ponad 100% overextensji. Dodajemy prowincje holenderskie do state'ów, jak tylko mi się okorują. No po prostu są za dobre, żeby tego nie zrobić. Pytaliście się o build idei, właśnie tak się prezentuje. Jest to taki stricte build pod Space Marines, na który się składa innowacyjne quality ekonomiczne. Oraz dodatkowo handel jest po to, żeby tutaj więcej zarabiać. Ekonomiczne nie są dobrymi ideami, je się bierze w zasadzie tylko pod dyscyplinę i dla paru eventów. Ale to tak czy siak nie równoważy potęgi handlowych idei, na które kiedyś bardzo psioszczyłem, ale dzisiaj uważam, że to są jedne z najważniejszych idei w grze. The Golden Age of Dutch Painting. Ha, ciekawy event. Weźmy go sobie. A tutaj wojska rosyjskie tańczą sobie chyba, nie wiem, Polkę czy coś ze szwedzkimi. Zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda. Uwielbiam tego baga. Trochę nas tu państw nienawidzi, ale nie aż tak bardzo, jest źle. Integrujemy wreszcie Ansbach. Aż dziwne, jakiego muszę mieć pecha, żeby Inheritata u niego nie dostać. Dobra, Szwajcaria. No chyba wojna. Osłon jest taki dobry, że tłumi nasze bunty. Chociaż prawie przegrał. Zastanawiam się, jakie państwo włoskie tutaj wypuścić i czy w ogóle jakiekolwiek się da, żeby stworzyć jakieś takie fajne Włochy tutaj nam. Bo dla siebie nie opłaca mi się tego za bardzo podbijać, ja się skupię tutaj na Anglii. Pamiętaj imperialisto, na stronie mba.com możesz nabywać gry z kodem LUKAS. Możesz to zrobić mając 3% obniżkę. Linki w opisie. Wiecie co, właśnie tak obczaiłem, że Brazylia ma mniej niż 100% warscora, moglibyśmy ją zwasalizować i mieć wasala w Ameryce Południowej. Niemieckie kolonie w Ameryce Południowej. Czeska armia już też chyba w upadku. Raczej im dużo nie powinno pozostać, nie? Wiecie co, do Brazylii to ja wyślę po prostu zaraz jedną armię i podbiję cały ten kraj. Przecież oni nic nie mają. Soju...
No, Czechy się właśnie kończą. Przy okazji również Verden, jak i Trier. Nie ukrywam, dość spory podbój małym kosztem. A cesarzem został... Baden, serio? Kiedy ja nim będę? Korujemy, korujemy. Ogólnie Brazylia ma naprawdę ciekawe idee, jak i tutaj narodowe idee. Fajnie będzie sobie zbustować ten kraj, żeby był dość potężnym blobem. Tutaj w Ameryce Południowej. Myślę, że to może być dość ciekawe. Jeszcze chyba takiego czegoś nie widziałem, żeby ktoś sobie wasalizował Brazylię. Wreszcie wygrałem wybory na bycie cesarzem, chre. No tak, w momencie, kiedy jest tylko dwóch elektorów. Na północy desantują się wojska rosyjskie, na południu moje. O, tutaj piękny desant się nam dzieje. O, kolejny lider mi umiera, szkoda, że ci fajni liderzy mi się już kończą. Francja mnie wkurza, jest strasznie nielojalna. No, trzeba będzie coś z tym zrobić za jakiś czas. No i mamy Brazylię na naszym wasalu. Wyrąbiście. Trzeba z nimi tylko poprawić relacje, jak i ustabilizować tutaj sytuację. Czas dokończyć Polskę i Litwę. I atakujemy zjednoczone wojska polsko-litewskie, ale kurka, uciekły mi. Bitwa pod Smoleńskiem. Czyżby to miała być jakaś zapowiedź przyszłości nadchodzącej? I uda nam się zrobić stack wipe'a, czy nie? Bo Polska zazwyczaj ma już teraz dobre wojsko. No niestety nie. Więc tylko się wycofują. Chociaż prowincja obok i stack wipe. Ej, Wielka Brytania wyszła z koalicji przeciwko mnie. Ja im dam. Nawet łanie już zarabia. Tutaj zobaczcie, to Brazylia. A my ją jeszcze łanie zbustujemy za jakiś czas. Plus jej damy naprawdę sporo terytoriów. Serio, oświecenie się odpaliło w Pasaj. Co? Alzacja przestaje istnieć jako wolny kraj. O, nawet coś dostałem, tylko nie. W Pradze to już nie wiem, który bunt 50-tysięczny ja tłumię. Naprawdę nie ogarniam tego. Co tak tu często bunty są? Koniec Polski, Litwy. Znikają wreszcie z map. Każdy, kto robił WCK, doskonale wie, że przydałaby się opcja, żeby przekazywać prowincję poprzez klikanie na prowincji i przekaż jakiemuś sąsiedniemu państwu, który wasalizujecie, bo tak to po prostu ja muszę na tej tutaj liście lecieć. Jaj, to wkurzające jest. Dobra, Rosja, które jeszcze prowincje chcesz? Okej. Okay. Podlasien? Fajnie, ale Podlasien też przekazujemy tutaj Rosji. Mamy Podlasie. W sumie dość śmiesznie to brzmi. Jakie im terytoria przekazałem? Znowu trzeba będzie mi tutaj gdzieś forty popostawiać. To brzmi jak dobry plan. Dobra, czas zająć Ferrarę całą, co oznacza, że będziemy mieli też wojnę z Wielką Brytanią. I tutaj może być to ciekawa wojna, więc postaram się pokazać coś więcej. Mamy starcie z wojskami papieskimi i tutaj, nie no, statystycznie ich po prostu miażdżymy. Stack wipe'a im sprzedałem. O, i drugie starcie z włoskimi tutaj stronnictwem całym. No i chyba nam zginął generał podczas bitwy? Na szczęście nie, ale mają przewagę liczebną. Zobaczymy, jak tutaj się potoczy ta bitwa. Boże, ile jeszcze w międzyczasie durnych bitewek nam się dzieje. Doślimy wsparcie do tej bitwy. A raczej będzie wygrana bez stack wipe'a. 512, 137 dyscypliny. Masakracja totalna. No, za chwilę wyjmiemy tutaj papieża z tej wojny. Dobra, tutaj niech mi się odnawiają te wojska. WB... Część kontynentalna prawie zajęta. Nigdy nie walczcie z flotą Brytanii przy ich wybrzeżu, bo dostają taki bardzo fajny modyfikator Wooden Wall, który dodaje im plus jeden do roli. No i mamy starcie naszej floty pruskiej 5-8 morali, co? Jakim cudem ja mam tyle morali na tej flocie? Tylko niestety engagement with mamy znacznie mniejsze od floty angielskiej, co oznacza, że równocześnie po ich stronie walczy więcej okrętów, co nie jest dobrą rzeczą. No nic, trudno. A my sobie tutaj będziemy toczyli zabawę. W momencie, kiedy widzicie, że macie już dość mocno uszkodzone okręty, tak 80-70%, no tutaj mi to idzie na dno jeszcze handlówka, którą zdobyłem przed chwilą w bitwie, to dobrze jest dosłać kolejną flotę. Tutaj tą flotę, którą już macie na wycofaniu. Gain 1 base manpower and dish Martian, fajnie. Schować po prostu do portu. W momencie, kiedy tutaj już macie dość spory wskaźnik dopłynięcia, tak powyżej 50%, o, jedną flotę chowacie, przegrywacie bitwę, ale wasza flota tu dopływa
i zaczyna toczyć dalej bitwę. Przy czym okręty oczywiście WB są w tym momencie uszkodzone, a wasze w teorii powinny być świeże. Tutaj ta flota się naprawia w porcie. Odepnijmy to badziewie, bo to mi tutaj może bardzo napsuć krwi za jakiś czas. Tutaj naprawiacie okręty w tym momencie i za chwilę dosyłacie je z powrotem tutaj do tej bitwy, gdzie będziecie chowali tą flotę, która tutaj toczy walkę. I zobaczcie, tu już tą flotę możemy schować, mimo iż wygrywamy bitwę. Tutaj z portu w stóp, no już trochę naprawioną flotę wypływamy. Tak, szerokość pola bitwy to 33, więc nic na tym nie tracimy. Tą flotę chowamy. O, i nasza dołącza. Tutaj powinna być nowa bitwa, niestety te francuskie okręty nam tu troszeczkę planów popsuły. No, powinna być normalnie nowa bitwa, żeby WB się nie wycofała. Starajcie się tak robić. No wtedy byście w całą flotę im potopili tak po kolei. Tu już się możemy znowu wycofać. Tutaj przejrzyjmy, jakie są okręty. W zasadzie są w dobrej kondycji. Wypływamy, tą flotę chowamy. Widzicie, francuska armada przegrała. Tutaj się znowu dzieje bitwa, z której WB nie może się przez jakiś czas wycofać, a my topimy im dalej okręty, bo ich są uszkodzone, a nasze są wypoczęte. I tak w kółeczko i topicie praktycznie całą marynarkę angielską w ten sposób. To jest dobre na bota, na gracza raczej nie. No i w tym momencie zatopiliśmy większość angielskiej floty, zostało im gdzieś 28 heavy. I w zasadzie w tym momencie, jak już porobicie im flotę, no to możecie zacząć spokojnie się desantować na ich prowincję. Raczej WB będzie unikało waszych 60-80 heavy, które wam zostały. No ja tutaj mam odpięte te uszkodzone, one się tam naprawiają. A czemu ty tutaj coś się... Coś nie tak, czekajcie. Jak zwykle ta mechanika jest zjebana. Wraz z upadkiem Londynu to po prostu możemy zabrać już jakieś 3 prowincje sobie, żeby następnym razem mieć tutaj wojsko przetransportować. Pieniędzy moglibyśmy tyle brać, ale mnie zależy na tym, żeby za te 6 lat atakować ponownie WB i zabierać im już coś więcej. Więc przyczółek mamy ustanowione. Najważniejsze zrobione. I w zasadzie całą Ferrarę zjadamy na raz. Tylko teraz muszę zdecydować, jaki kraj ja chcę tu wypuścić. Czy ponownie Ferrarę, czy może coś innego. Dobra, wypuszczam w sumie Ferrarę. Ona najszybciej zacznie mi tutaj działać ponownie. Nie będę musiał czekać, żeby coś mi się tu okorowało i tak dalej. Na Markią oczywiście przerabiamy. No i będziemy dalej tu podbijali. No to czas podokańczać tutaj to wszystko. Chociaż jakaś koalicja jest, ale kto by się tym przejmował? Zjemy już wszystkie te nacje pomniejsze niemieckie, nie? Kto by się tym przejmował w ogóle? Ua, coś większa wojna. Ups. Kurwa, dobra, White Peace'em to zakończę, żeby za 5 lat to wszystko jednak podbić. Bo tak to jest troszeczkę niefajne, że dostanę bardzo długiego trusa z tymi wszystkimi krajami. A tak to za 5 lat ich podbijemy. W międzyczasie jeszcze Brazylię muszę rozbudować, bo niestety widzę, że tutaj są pewne problemy. No i mamy wreszcie erę rewolucji, w której dodatkowo nasze wojska dostają Fire Damage Received minus 20%. No to teraz czas na papieża. Atakujemy. Okej! Fajnie! Nara, papież! Pruska armia nadchodzi. Bum! Tak. Czas na spam budowy Counting House i znaczne wzmocnienie naszych zarobków. No i szybki koniec wojny z papieżem. Naprawdę sporo terytorium dostajemy. Ale jemu chyba coś więcej zostało niż te dwie prowincje. Czyżby on znowu... Oh, fuck! Ferrarze mogę spokojnie przekazać Rzym, ponieważ Ferrara jest krajem protestanckim. Gdybyście to zrobili katolickiemu krajowi, no to niestety musiała... No to wtedy najprawdopodobniej by zwrócili to papieżowi tą prowincję, więc katolikom nie przekazujcie tych prowincji. No to teraz znowu czas na już ostateczne podbicie księstw niemieckich w naszym regionie. Czy wy widzicie ten bonus? Dopóki będzie żyła moja władczyni, cała technologia, którą mam, kosztuje 25%. What the fuck? Albo koszty idei 25%. What? Przecież to jest tak mocne! Ja teraz płacę za technologię militarną 269 punktów, przecież to jest nic. Dobra, armię i tak mamy OP, więc najpierw zadbajmy o to, żeby tutaj Liberty Desire moich subjektów były jak najniższe. Nie, ja już za dużo what the fuck robiłem w tej serii, to jest po prostu, Prusy są tak OP krajem do podboju świata. Ja nie wiem, czy jest...
Atakujemy teraz WB, bo truzam się skończył. Nie ukrywam, że tutaj bardzo nakarmię Francję. Tylko szkoda, że straciła bardzo dużo też część swoich korów. No to zobaczcie. A! Jaki ładny kawałek ziemi zdobyliśmy. No to czas na wojenkę, na którą pewnie długo czekaliście w ramach tej serii. Atakujemy Imperium Osmańskie, bo Pała wzięła sojusz z Kastylią. Tutaj mamy starcie z wojskami kastylijskimi. Ja, statystyki troszeczkę lepsze. Zobaczymy, czy damy radę dwukrotnej przewadze liczebnej, ale chyba niestety nie, za dużo tego było dla nas. No i zobaczmy sobie tutaj starcie, nie? Czy ulepszyłem te okręty? Większość tak. Gdzie nasza flota, 6-9 murali, spotka się z flotą. Skąd ja mam tyle murali? To jest po prostu jakaś masakra. To jest bardzo ważne, żeby mieć jak największą liczbę murali. No zatopiliśmy troszeczkę ich okrętów, nie za dużo. Przechodzimy już do Anatolii. Większość naszych sił tam przerzućmy. I zaraz całe Bałkany będą nasze. Kurka, za łatwo idzie. No to teraz rozwinięcie, żeby mieć Fire Damage Received zmniejszony o 20%. No, tutaj staraliśmy się z wojskiem osmańskim, który ma znacznie mniejsze morale, tylko jednak jest go zdecydowanie więcej. Trzykrotna przewaga liczebna. Czyżbyśmy mogli zdążyć? What the fuck? W zasadzie Tymura możemy white peaceować. Więcej od nich nie chcę. Może jedną prowincję weźmiemy, żeby mógł robić na nich... Nie, przecież ja nie potrzebuję już klejmów. Boże. No i wzięliśmy tutaj prawie 100-tysięczną naszą armię. Bijemy się z armią kastylijską. 13 tysięcy? Tak? No to trzeba było nie zaczynać dzisiaj poddać po prostu Kastylio. Śmieszne jest dość to, że po prostu ścigam jakieś 200 tysięcy wojsk osmańskich. I zobaczcie, jaka strata, jakby miał tu więcej wojska. Niemożliwe, że przegram tą bitwę, bo już tutaj chyba linia piechoty nam się załamała. Nie no, dają radę chłopaki. Morale osmańskie leci w dół i wygraliśmy to! 4 razy więcej, nie no dobra, nie wiem ile więcej wojska, ale w cholerę więcej wojska. I wygraliśmy. To jest dopiero stack wipe. To jest po prostu masakra, jak nie można chodzić pod w endgame'ie małymi stackami wojska, tylko trzeba mieć właśnie jakieś 100 tysięcy. No bo to po prostu zabija, no to po prostu zabija wojsko. Bałkany całe już nasze. W niecałe 2 lata wojny. Kolejna bitwa z Kastylią i Jagich. Jakby to powiedzieć, Osmana totalnie zalaliśmy. Nie tylko jakościowo, ale też i liczebnie. No i pięknie. Naprawdę spory kawałek Osmana po 5-letniej wojnie. To są moje straty? Nie. Ten moment, kiedy macie już takiego wasal Swarma zrobionego przez siebie, a właściwie to monarki Swarma, że nic nie musicie robić podczas wojny z Osmanem. I cyk, za 65 skoro prawie całe Bałkany nasze. Jesteśmy po kolejnej wojnie z WB, kolejne terytoria do mnie. No i mamy pruską Iberię. Serio, tutaj stolicę ma Aragonia. What the fuck? Jakie fajne są te pruskie mundury. Wielka Brytania też jest już nasza. Włochy zostały zjednoczone w Ferrarze. Bałkany i Anatolia również są nasze. Plus Osman jest okupowany przez Vijayanagar. Udało mi się stworzyć naprawdę dość fajnego wasala w Brazylii. Co prawda troszeczkę niestabilnego, bo naprawdę tutaj dużo i szybko podbijałem. Zostało nam już tylko jedno. Germany! Tak, to wszystko chodziło o to. No i pięknie. Mamy zjednoczoną Unię Europejską. Tak, wydało się. Plus do tego, najfajniejsze w Niemcach jest to, że nadal mają pruski government. Tak. Na koniec troszeczkę statystyk. Jesteśmy... O mój Boże. Nie ma nas. Istnieją jednocześnie Prusy i Niemcy. Załamaliśmy rzeczywistość. No dobra, teraz to właściwie widać. Dość śmieszne, że Europa w tym momencie ma 6183 developmentu. 24 tysiące developmentu zazwyczaj ma świat po końcu podbicia go. Dość ciekawe, że aż tyle tego jest w Europie. Zarabiamy 1325 golda. Mamy dość malutką armię, nawet miliona nie sięga. A cały świat mniej więcej tak się prezentuje. Tutaj już pokazuję wam bez przybliżeń. Jestem dość zadowolony z tej kampanii, jedna z bardziej przyjemnych dla mnie. O, a tak to wygląda na mapie gracza. Dziękuję wam za tą kampanię, dziękuję wspierającym.
I co? Widzimy się w następnej kampanii, która jest właśnie challenge'em ze wspierającymi. Ścigamy się o to, kto osiągnie lepsze wyniki grając Rosją na poziomie Very Hard. No i w sumie jestem ciekawy, co mi wyjdzie i jakie zestawienia mi potem wyjdą z podejść wspierających, bo też wam je pokażę. W dzisiejszym materiale to już wszystko, jeżeli się podobało, to zostawcie lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o każdym moim nowym materiale, zostawcie suba wraz z dzwoneczkiem.